Dziękuję. Dzięki, Marta. Dziękuję całemu zespołowi za ten czas uwielbienia. Witam was wszystkich serdecznie, kochani. Dzisiaj troszeczkę nasze spotkanie jest nietypowe, będzie troszkę krótsze, także stąd ta sesja nauczania. I potem o godzinie 19 będzie już tutaj muzyka uwielbienia. Będzie można oczywiście zostać, a o 19.30 będziemy mieli comiesięczne spotkanie wszystkich zespołów uwielbienia do modlitwy. Moi drodzy, jest to już kolejna sesja z cyklu rozważań na temat listu do Efezjan. Tak jak mówiliśmy sobie to wielokrotnie, list do Efezjan jest swego rodzaju taką Ewangelią w pigułce. W rozdziale pierwszym, w rozdziale drugim czytamy o tym, co Jezus zrobił dla nas z perspektywy Pawła, który był nauczycielem, który zaniósł Ewangelię, można powiedzieć, do narodów, zaniósł ją do pogan, czyli zabrał to przesłanie Ewangelii z kontekstu takiego typowo żydowskiego i po prostu zaczął to po prostu głosić i Grekom, i Rzymianom. Więc jesteśmy, moi drodzy, już na końcówce rozdziału pierwszego, także idzie nam dobrze, ale idziemy głęboko, czyli skupiamy się na jednym, dwóch, trzech wersetach. W zeszłym tygodniu, dwa zdania takiego wprowadzenia, w zeszłym tygodniu mówiliśmy sobie, że ta modlitwa świętego Pawła, która zamyka pierwszy rozdział listu do Efezjan, jeżeli macie swoje Biblię, możecie je otworzyć, pierwszy rozdział listu do Efezjan, można w smartfonach otworzyć, fizyczne kopie jeszcze z tyłu, też Pisma Świętego powinny być. W 15 wersecie Paweł mówi, przeto ja usłyszawszy o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. I następuje modlitwa Pawła, czyli Paweł jakby pokazawszy to, co Pan Bóg uczynił dla nas, pokazawszy jego zamysł, pokazawszy dobrą nowinę, bo musimy pamiętać, że Ewangelia oznacza dobrą nowinę, i dowiedziawszy się, że ci ludzie przyjęli zbawienie, przyjęli dobrą nowinę, mówi, dowiedziawszy się o tym, zaczynam się za was modlić. Więc ta ostatnia sesja i w zasadzie dwie ostatnie sesje mówiliśmy o modlitwie, o tym, jak Paweł się modli, jak inspirowany tym, co było na początku swojego listu, w tym przesłaniu Ewangelii, o co się modli. No i powiedzieliśmy sobie, kochani, że modli się w wersecie 17 i 18 o dwie rzeczy. W wersecie 17 Paweł mówi, proszę w mojej modlitwie, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. To jest list do Efezjan, pierwszy rozdział, werset 17. Paweł pokazuje nam zawartość swojej codziennej, możemy się domyślić, codziennej modlitwy. Mówi, modlę się do Ojca Chwały, sobie rozwinęliśmy też, co to oznaczało. Ojciec Chwały oznaczało Ojca, który jest miłosierny, który jest łaskawy, bo Bożą chwałą jest miłosierdzie, jest Jego łaskawość. Więc w pierwszej części Paweł mówi, modlę się, żebyście wzrastali w poznaniu Pana Boga, żeby to objawienie tego, kim jest Ojciec, tego, kim jest Jezus, aby było głębsze w was. I mówiliśmy sobie już wielokrotnie, ale myślę, że warto to powtórzyć. Widzimy tutaj echo modlitwy arcykapłańskiej Jezusa z rozdziału 17 Ewangelii Jana, kiedy Jezus mówi o tym, że życie wieczne to jest to, żeby znali ciebie, Ojcze, i Jezusa Chrystusa, którego ty posłałeś. I zobaczcie, że Paweł na pewno był zaznajomiony z tą modlitwą arcykapłańską. Modli się tutaj o głębsze poznanie Pana Boga, o głębsze poznanie Ojca. Możemy też to odczytać jako modlitwę o głębsze poznanie Jezusa. Okej, to tyle tytułem wstępu. A propos wersetu 17. W wersecie 18 z kolei Paweł jakby przemieszcza się w swojej modlitwie i mówi, modlę się najpierw, żebyście, już dawno tego nie rysowałem, ale jest to tradycyjny tron, i serce. I jesteśmy my tutaj wszyscy symbolicznie. Więc Paweł mówi, modlę się, żebyście poznali głębiej Ojca, tego, który zasiada na tronie, Ojca Chwały, abyście głębiej poznali Jezusa. Ale potem w kolejnym wersecie 18 mówi, modlę się teraz o to, abyście mieli
światłe oczy waszych serc. Czyli zobaczcie, pierwsza modlitwa to jest, żeby wydarzyło się coś tutaj na tym poziomie, żebyście poznali tego, kim jest Pan Bóg, abyście poznali Jego ojcowskie serce, abyście poznali miłość Jezusa. W wersecie 18 Paweł mówi, modlę się teraz o wasze serca, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym jest bogactwo chwały i jego dziedzictwa wśród świętych. Modlę się, aby Pan Bóg dał wam światłe oczy serca, tak brzmi w pełni ten werset, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania. I tutaj kluczowe słowo to jest wasze powołanie, czyli pierwsza część, kim jest Pan Bóg, ale druga część tej modlitwy, kim wy jesteście. Żeby w pełni iść w naszym powołaniu chrześcijańskim jako ludzi wierzących, te dwie rzeczy są niezwykle istotne. Pierwsze, najważniejsze, poznanie tego, kim jest Pan Bóg. Drugie, jaka jest nadzieja naszego powołania, jakie jest bogactwo chwały, jego dziedzictwa wśród świętych. Zobaczcie, że jest tu mowa o takiej tajemniczej rzeczy, bogactwo chwały, jego dziedzictwa wśród świętych. Jest jakiś rodzaj chwały, którą Pan Bóg przeznaczył dla nas, abyśmy my w niej uczestniczyli. I o tym będzie więcej w kolejnych wersetach już rozdziału drugiego i trzeciego. Ale widzimy, Paweł modli się w taki bardzo usystematyzowany sposób. Pan Bóg, potem kim jestem, kim ja jestem dla Niego. I zakończyliśmy ostatnią sesję na wersecie 19. I tutaj powiedziałem tylko jedno zdanie i dzisiaj chciałbym jakby rozpocząć od tego. Zobaczcie, trzecia rzecz, o którą modli się Paweł, to jest, mówi, modlę się o to, abyście wiedzieli, czym jest przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły, którą wykazał, gdy wskrzesił Jezusa z martwych i posadził Go po swojej prawicy na wyżynach niebieskich. Czyli trzecia rzecz, o którą się Paweł modli się, abyśmy zobaczyli ogrom Jego mocy, która działa względem nas wierzących. Czyli zobaczcie, pierwsza rzecz, Paweł mówi, chcę, żebyście zobaczyli serce Pana Boga, miłosierne, łaskawe. Dwa, chcę, żebyście zobaczyli, kim jesteście, waszą królewską godność, królewskich synów, królewskich córek. Wszyscy ci, którzy przyjęli Jezusa, czytamy w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, w wersecie 12, Jezus dał prawo, aby stali się dziećmi Bożymi, synami i córkami Bożymi. Więc tożsamość. Ale zobaczcie, że to nie jest koniec tej modlitwy. Paweł mówi, jest jeszcze element mocy Bożej, która działa, tak, jeżeli macie już objawienie tego, kim jest Pan Bóg, objawienie tego, kim wy jesteście, to Pan Bóg chce teraz uwolnić tą moc zmartwychwstania, która wzbudziła Jezusa, który siedzi tutaj w tej chwili wzbudzony zmartwychwstały, posadzony po prawicy Ojca w mocy Ducha Świętego. Pan Bóg chce, żebyście wiedzieli, jaki jest przemożny ogrom Jego mocy, uwaga, względem nas wierzących. I te dwie pierwsze modlitwy, one odnoszą się, kochani, jak tak im się przyjrzymy, do naszej wiary. Tak, bo to jest kwestia mojej wiary, mojej ufności w to, kim jest Pan Bóg. I druga rzecz, kwestia mojej wiary, mojej ufności w to, kim ja jestem dla Pana Boga. Dlatego Paweł mówi, ten ogrom, przemożny ogrom Jego mocy jest dostępny względem nas, którzy wierzą. Zobaczcie, Pan Bóg dokonał niesamowitego dzieła zbawienia, wzbudził Jezusa z martwych. Przez 2000 lat poprzez Kościół niesie to ten owoc zbawienia narodom, ale zawsze temu towarzyszy Jego moc, moc Jego zmartwychwstania i ona jest dostępna dla tych, którzy wierzą. Dlatego Jezus, kiedy posyłał swoich uczniów, Ewangelia Marka w 16 rozdziale mówi, idźcie, głoście Ewangelię na cały świat, takie znaki będą towarzyszyć komu? Tym, którzy uwierzą. Pamiętacie? Tam jest, Jezus mówi, będzie bardzo konkretne moje działanie, będą moje znaki, znaki mojej mocy, znaki królestwa, które potwierdzą to głoszenie Ewangelii. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli. Więc jakby mówiliśmy sobie o tym, że Paweł jakby wprost w tych wersetach nie modli się o, nie wiem, namaszczenie do ewangelizacji, o
Nie modli się o moc, która będzie uzdrawiać chorych, która będzie uwalniać osoby, które są w ciemności. Dlatego, że Paweł wie, że jeżeli te dwie rzeczywistości się wydarzą, poznamy to, kim jest Pan Bóg, to, kim my jesteśmy i przyjmiemy Jego moc, to te rzeczy będą działy się w bardzo naturalny sposób. Jeżeli poznamy, czym jest przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących. Więc to słowo tu jest kluczowe, że odnosi się to do osób wierzących, a żeby być osobą wierzącą, no to oczywiście trzeba oddać swoje życie Jezusowi, trzeba być włączonym w Niego, w Jego ciało, trzeba być ochrzczonym i po prostu wierzyć. Więc ta Jego moc jest względem nas wierzących. Chciałem wam zwrócić uwagę w wersecie 19, też na sam początek, przemożny ogrom. Paweł mówi, modlę się o to, żebyście poznali, czym jest przemożny ogrom. Czyli nawet Paweł nie mówi, modlę się, żebyście się dowiedzieli, że Pan Bóg jest wszechmogący. Ale mówi, żebyście zobaczyli, czym jest przemożny ogrom Jego mocy względem nas. Czyli zwróćmy uwagę, kochani, łatwo jest nam często przyjąć, że Pan Bóg jest wszechmogący, tak, że po prostu może wszystko. A Paweł mówi, modlę się, żebyście zobaczyli, czym jest ta przeogromna Jego moc względem nas. Czyli to jest moc, która może zadziałać w moim i twoim życiu. Czy to brzmi fajnie? Super, nie? Ale czasami wydaje nam się odległe. Komu się to czasami wydaje odległe? Można podnieść rękę do góry, można w sercu podnieść rękę do góry. Ja podnoszę w sercu rękę do góry i ten... Czasami są takie sytuacje, wiecie, stajemy wobec nich i wydaje nam się po prostu, tak, wiem, że Pan Bóg jest wszechmogący, ale w tej konkretnej sytuacji po prostu staję przed wyzwaniem, przed wyzwaniem mojej wiary. Dlatego Paweł modli się o tych ludzi w Efezie, ale też w ten sposób modli się o pokolenia kolejnych wierzących i pokazuje nam, jak się modlić, żebyśmy się modlili za siebie nawzajem, za nasze wspólnoty, za nasze parafie, za nasze kongregacje. Panie, pokaż nam, czym jest ogrom, przemożny ogrom Twojej mocy względem nas wierzących, bo jeżeli zobaczymy, uwierzymy w to, to będziemy chodzić w tej Jego mocy. Końcówka wersetu 19, Paweł mówi, na podstawie działania Jego potęgi i siły. Czyli też pokazuje, Paweł chce wskazać na to miejsce, w którym ta moc objawiła się. No i pisze, że wykazał to działanie Jego potęgi i siły, gdy wzbudził Jezusa z martwych. I to jest bardzo ważna wskazówka, dlatego że cała nasza wiara opiera się na śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Paweł pisze w swoim liście do Koryntian, mówi, jeżeli Jezus by nie zmartwychwstał, to nasza wiara byłaby daremna. Tutaj też na podstawie tego wersetu z listu do Koryntian też teologowie wywodzą, tutaj w różnych dyskusjach to dla nas nie ma dużego znaczenia, ale jako ciekawostkę wam powiem, wyższość świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Znaczy super, że Jezus stał się człowiekiem, że stał się jednym z nas i jakby bez tego nie byłoby tego, co dalej, ale jakby to apogeum, to jest po prostu Pascha i potem zmartwychwstanie Jezusa. Paweł mówi, jeżeli Bóg by nie wzbudził Jezusa z martwych, to nasza wiara jest daremna. Więc dlatego bardzo konkretnie mówi, ta moc, ten przemożny ogrom Jego mocy Pan Bóg wykazał poprzez fakt wzbudzenia Go, czyli Jezusa z martwych i, uwaga, posadzenia po swojej prawicy na wyżynach niebieskich. Ten element wyżyn niebieskich jest bardzo istotny, dlatego że jest to mowa o miejscu, w którym przebywa Jezus. I za chwilę, przechodząc już niedługo do rozdziału drugiego, zobaczymy tam sformułowanie, że razem z Chrystusem zostaliśmy wzbudzeni z martwych i posadzeni na wyżynach niebieskich razem z Nim. Rozdział pierwszy już wskazuje nam na samym początku też te wyżyny niebieskie, gdzie jest napisane, że Pan Bóg pobłogosławił nas wszelkim błogosławieństwem niebios
nas, którzy uwierzyliśmy. On napełni nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich, nas, którzy uwierzyliśmy. Więc jakby pojawia się cały czas tutaj odniesienie jakby do osoby Jezusa i do faktu Jego zmartwychwstania, że Jezus zmartwychwstał, siedzi po prawicy Ojca. Więc Paweł modli się o to, żebyśmy zobaczyli, że ta moc nie jest abstrakcyjna. Po pierwsze, ona nie jest bezosobowa, tak? To nie jest Pan Bóg, który gdzieś tam działa, ale to jest Pan Bóg, który działa wobec mnie wierzącego, ale druga rzecz, to jest Pan Bóg, który udowodnił swoją wszechmoc, pokonując śmierć. Wzbudzając Jezusa z martwych i posadził Go po swojej prawicy na wyżynach niebieskich. Także tak kończy się werset 19. Więc w tej modlitwie Pawła, która zamyka pierwszy rozdział, jest modlitwa o objawienie tego, kim jest Pan Bóg, tego, kim my jesteśmy. I trzeci element, objawienie Jego mocy, że Bóg jest Bogiem. To można na parę sposobów, wiecie, mówić o tym, można to na parę sposobów rozważać. Zresztą no to, co robimy, to jest rozważanie, tak? To jest coś, nad czym wspólnie się zastanawiamy. I ta modlitwa o objawienie Jego mocy dla mnie oznacza modlitwę o to, żebyśmy zobaczyli, że Pan Bóg jest Bogiem, który może działać tutaj i teraz, który może okazać swoją moc, okazuje swoją moc tutaj i teraz. I cała siła, wiecie, nas jako osób wierzących, jako świeckich, znaczy nie tylko świeckich, też i osób duchownych, ale ta nasza siła składania świadectwa polega na tym, że możemy świadczyć o tym, czego sami doświadczyliśmy. Nie mogę być świadkiem czegoś po prostu, czego nie zobaczyłem, czegoś nie doświadczyłem. Dlatego, tak jak mówiłem, Paweł nie modli się, ewangelizujcie więcej, ewangelizujcie z mocą, tylko mówi, chcę, opowiadajmy Ewangelię, potem mówi, chcę, żebyście mieli objawienie tego, kim jest Bóg, tego, kim wy jesteście, tego, że należycie do Niego, że jesteście Jego umiłowanymi i że jesteście tymi, którzy są posłani, aby nieść Ewangelię i że On ma moc, która będzie działać w waszym życiu. Jak to takie przysłowie mówi, nie jest to chyba biblijne przysłowie, że z pustego i Salomon nie naleje, to jest chyba polskie, ale jest coś w tym, że nie możemy stać się świadkami, jeżeli po prostu czegoś nie doświadczyliśmy. Stąd tak naprawdę ta modlitwa Pawła jest modlitwą o pewne doświadczenie, aby stało się naszym udziałem. I tak jak czytaliśmy, nie jest to modlitwa jakby jednorazowa. Paweł mówi, nie przestaję modlić się za was. Osobiście ta modlitwa z listu do Efezjan z pierwszego rozdziału, to jest moja ulubiona modlitwa, która towarzyszy mi od bardzo wielu lat. Zobaczmy, kochani, jeszcze co dalej Paweł przekazuje w tych kolejnych wersetach. Czyli zamyka jakby temat modlitwy, ale jakby ciągnie, mówiąc kolokwialnie, temat tego, że Jezus jest posadzony na wyżynach niebieskich i rozbudowuje jakby to stwierdzenie. Zobaczcie, jest posadzony po prawicy Ojca na wyżynach niebieskich i czytam od wersetu 21, ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą i panowaniem i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. Tak, zobaczcie, że Paweł pokazuje nam, znaczy zaczyna rysować nam pewną rzeczywistość, którą rozwinie dalej w liście, a tak finalnie dopiero w rozdziale 6, pokazuje nam świat duchowy. Jezus jest posadzony na wyżynach niebieskich ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą i panowaniem. Czyli gdzieś tutaj, pod Jezusem, są te zwierzchności, to jakieś tutaj takie czarne, wiecie, tutaj narysuję jakieś takie chmury, zwierzchności, moce panowania. Jezus jest nad tym. Jest zbudzony z martwych, posadzony po prawicy Ojca nad wszelką zwierzchnością, władzą i mocą
i panowanie. Dodaję tutaj ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Tutaj nie chcę wchodzić teraz to. I zobaczcie, werset 22 mówi, wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła. Czyli mamy Jezusa, który zasiada tutaj na tronie, a wszystko inne jest poddane pod jego stopy. I ten obraz ma nam pokazać jeszcze raz charakter tego ogromu jego mocy względem nas wierzących. Jeżeli on siedzi po prawicy Ojca na wyżynach niebieskich i ma pod swoimi stopami wszelką władzę, wszelką zwierzchność, wszelkie inne autorytety, to rzeczywiście jego moc jest przeogromna. Jeżeli on jest Panem i panuje nad wszystkim, to znaczy, że nie ma dla niego żadnej rzeczy, która jest niemożliwa. Znaczy, czytamy w wersecie drugim, wszystko poddał pod jego stopy. Wszystko zostaje poddane pod jego stopy. A on sam jest nade wszystkim głową Kościoła, który jest jego ciałem. Pełnią tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. Do tego będziemy wracać, ale chciałem, żebyśmy... Mamy jeszcze 3 minuty. Chciałbym, żebyście na chwilę, na zasadzie pewnej takiej zajawki, poszli ze mną do rozdziału 2 listu do Efezjan. Bo ten podział na rozdziały, on ma nam tylko ułatwić czytanie Biblii, ale to nie było tak, że Paweł skończył myśl w rozdziale 1, tak, jakąś i zaczyna jakąś zupełnie oddzielną myśl w rozdziale 2. Ten tekst płynie razem, więc Paweł mówi o tym, że Jezus jest posadzony nad zwierzchnościami, nad wszelkimi władzami i opowiada o stanie, w którym byliśmy, zanim oddaliśmy nasze życie Jezusowi. I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także i my niegdyś postępowaliśmy według rząd naszego ciała, spełniając zachcianki ciała myśli zdrożnych, i byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak wszyscy inni. A Bóg bogaty, będąc bogaty w miłosierdzie przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską zbawieni jesteście. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie. To jest werset 6. Werset 7. Aby w nadchodzących wiekach ukazać przemożne bogactwo Jego łaski na przykładzie dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie. To jest, celowo przeczytałem taki dłuższy tekst, żebyśmy zobaczyli, że Paweł mówi o tych zwierzchnościach, o tych mocach ciemności w kontekście takim, że Jezus jest zwyciężył. Potem opowiada stan, w jakim byliśmy przed oddaniem naszego życia Jezusowi. Mówi, że de facto byliśmy pod władzą tych mocy ciemności. Wiecie, nie chodzi teraz tutaj o to, że po przyjęciu zbawienia nie upadamy, nie potykamy się, nie popełniamy, jesteśmy już bezgrzeszni, bo to nie jest prawda, jesteśmy dalej grzesznikami, potrzebujemy Jego miłosierdzia, ale wychodzimy z zupełnie innego miejsca. Zobaczcie, że Bóg, będąc bogaty w swoje wielkie miłosierdzie, werset 4, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, razem z Chrystusem przywrócił nas do życia i posadził razem z Nim na wyżynach niebieskich. Więc obraz, jakby, który Paweł chce narysować, jest taki, że razem z Jezusem, tak, jako Jego Kościół, jesteśmy posadzeni na wyżynach niebieskich. Czyli de facto ten obraz powinniśmy troszeczkę zmodyfikować i wziąć nas, którzy tutaj jesteśmy, i przesunąć tutaj, koło Jezusa, razem z Jezusem, czytamy, jesteśmy posadzeni na wyżynach niebieskich. Razem wskrzesił i tam posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie. I werset 7, i tym werset 7 chciałem zakończyć dzisiaj. Znaczy, Paweł mówi, że to jest po to, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie.
Czyli mamy przepiękny obraz w rozdziale pierwszym Ewangelii w pigułce, tak jak nazywam list do Efezjan. Potem modlitwę Pawła, który modli się o te trzy rzeczy i potem rysuje nam ten szerszy obraz tego, co się wydarzyło w naszym życiu. Kiedyś byliśmy w królestwie ciemności, a teraz jesteśmy w królestwie światłości, posadzeni razem z Nim na wyżynach niebieskich. Po co? Po to, aby Pan Bóg mógł okazać przemożne bogactwo swojej łaski względem nas, wierzących. Amen. Kochani, także będę chciał się teraz pomodlić. Nie wiem, czy teraz jeszcze będzie chwila uwielbienia, czy... Dobra, to zapraszam zespół w takim razie. Jeszcze zaśpiewamy jedną pieśń uwielbienia. Zapraszam, żebyśmy powstali, kochani. Ja się będę chciał pomodlić za nas wszystkich. Jeszcze, Panie, proszę Ciebie o każdego z nas na tym miejscu, a też o wszystkich, którzy nas słuchają dzisiaj, którzy nas będą słuchać. Panie, prosimy Ciebie o to, abyś dał nam ducha mądrości, objawienia w głębszym poznaniu Ciebie samego. Prosimy Ciebie, Panie, o to, abyśmy zobaczyli Twoją chwałę, abyśmy zobaczyli Twoją dobroć, Panie, abyśmy na zawsze zostali przemienieni. Prosimy Cię też, Panie, o to, abyśmy zobaczyli, czym jest nadzieja naszego powołania. Kim jesteśmy dla Ciebie, Panie? Jak wielkie jest Twoje serce? Jak wielki jest Twój plan wobec nas, Panie? O to Cię prosimy. I wreszcie prosimy Cię też, Panie, abyś ukazał nam, czym jest przemożny ogrom Twojej mocy względem nas wierzących, że Ty jesteś tym, który wszystko może w życiu każdego z nas, że nie ma dla Ciebie rzeczy zbyt trudnej, Panie. Panie, przyjdź, Duchu Święty, rozlej się w naszych sercach. Niech Twoje światło, Panie, wypełni nasze serca, Panie, abyśmy zobaczyli Ciebie. Prosimy Ciebie o to. Przez Chrystusa.